tematem dzisiejszych zajęć jest wiosenny kwiatek. Do jego wykonania będą nam potrzebne kartka z bloku technicznego, pisaki, klej w płynie, sól, pędzel, pipety, barwniki spożywcze. Na kartce z bloku technicznego rysujemy grubym pisakiem kontury kwiatka. Następnie pędzlem nanosimy na nie klej. Mokry klej posypujemy solą. Nadmiar soli delikatnie zsypujemy z kartki. Następnie w kubeczkach z wodą rozpuszczamy kolorowe barwniki. Jeśli nie mamy barwników, możemy użyć farby lub naturalnych barwiących przypraw. Zabarwioną wodę przy pomocy pipety nanosimy małymi kroplami na posypane solą kontury. Barwniki pięknie rozpływają się po zaznaczonych konturach kwiatka. Ćwiczenia te rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi oraz kształtują ruchy precyzyjne dłoni i palców.